Może po kolei, według tutaj z tej strony pan Konrad Wilkanowicz, prezes Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Gostyninie, pan Szymon Nieć, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, pan Rafał Różański, prezes Miejskiego Centrum Handlowego Stara Betoniarnia oraz pan Piotr Śladowski, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego. Proszę Państwa, ja może oddam głos nowo wybranym prezesom, żeby pokrótce przedstawili się i opowiedzieli o sobie parę zdań, tak żeby mieszkańcy Gostynina mogli panów prezesów jeszcze bliżej poznać. Tak, dobrze, panie prezesie. Konrad Wilkanowicz, lat 50. Urodziłem się w Gostyninie i mieszkam nadal w Gostyninie. Wykształcenie wyższe, zawód wyuczony prawnik. Oprócz tego jestem dyplomowanym archiwistą. Doświadczenie zdobywałem w zarządzie spółdzielni budowlano-mieszkaniowej. Dodatkowo obsługiwałem prawnie spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. A pozostała ścieżka zawodowa była związana z bankowością, gdzie pracowałem na stanowiskach kierowniczych, w tym na dyrektorskich różnych szczebli. Stan rodzinny, jeszcze tutaj żona uzupełnię. Wyzwanie akurat dotyczące powierzonego mi stanowiska prezesa zarządu przyjąłem z zadowoleniem, dlatego że będę mógł tutaj spełniać się, wykorzystywać swoje doświadczenia i przede wszystkim w pracy zawodowej stawiam na spokój, zadowolenie pracowników z pracy, rozwiązywanie problemów, jakość obsługi. No i chciałbym, żeby wszyscy mieszkańcy MTBS-u byli zadowoleni i wiedzieli, że mogą do mnie przyjść i zgłaszać sprawy, którymi chętnie się zajmę. Dziękuję. Nazywam się Szymon Nieć. Urodzony jestem w Gostyninie. Mieszkałem do tej pory w Leśniewicach, obecnie też już w Gostyninie. Skończyłem liceum elektroniczne w Gostyninie. Studiowałem inżynierię środowiska w Płocku. Później drugi stopień studiowałem w Warszawie. Mam tytuł magistra inżyniera w specjalności instalacje sanitarne. Sporą część czasu spędziłem na budowach, pracowałem na wielkich kontraktach unijnych, byłem zatrudniony ponad 2 lata w Poznaniu. Znam dość dobrze tematykę budowlaną, instalacyjną. Znam też poniekąd ludzi, ponieważ też ponad 4 lata podczas studiów pracowałem na taksówce tutaj w Gostyninie na rynku. Woziłem mieszkańców, poznając ich problemy, więc teraz dzięki możliwości pracy jako prezes PEC-u mam taką głęboką nadzieję, że będę w stanie zagwarantować mieszkańcom naszego miasta poczucie bezpieczeństwa cieplnego w okresach zimowych. Z racji zdobytego doświadczenia będę chciał prowadzić tą spółkę w jak najlepszej kondycji, żeby była w jak najlepszej kondycji, żeby na bieżąco reagować, żeby na bieżąco naprawiać urządzenia, które będą tutaj nam, powiedzmy, się psuły, czy będą wymagały wymiany. No i będziemy chcieli dążyć do tego, by to ciepło w mieście było na jak najniższym poziomie. No wiadomo, są pewne czynniki składowe, na które nie mamy wpływu, ale no zrobimy wszystko, żeby jednak mieszkańcy mieli poczucie, że w naszym mieście nie jest tak drogo, nie jest tak awaryjnie. To wszystko. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu ponownie. Rafał Różański.
lat 36, urodzony w Płocku, ale od zawsze mieszkający w Gostyninie. Z wykształcenia jestem politologiem ze specjalnością dziennikarstwo. Moje dotychczasowe doświadczenie zdobywałem w spółkach Skarbu Państwa, gdzie pracowałem na kierowniczych stanowiskach. Jedno z moich ostatnich zadań to stanowisko pełnomocnika prezesa zarządu w dużej spółce, która posiadała kilka obiektów na terenie naszego kraju, gdzie do moich zadań należał nadzór nad tymi obiektami. I to kilkuletnie doświadczenie na pewno zaowocuje w mojej obecnej pracy. Z dniem 1 kwietnia zostałem powołany przez Radę Nadzorczą na stanowisko prezesa Miejskiego Centrum Handlowego Stara Betoniarnia. Zadania, które przed nami są, na pewno wymagają sporego zaangażowania. Te zadania na pewno nie będą łatwe. Natomiast do tej pory spotkałem się już z ogromną przychylnością mieszkańców Gostynina, ale nie tylko, bo i ze strony władz. To już z naszej strony też możemy zapewnić, że budynek starej betoniarni już nie będzie obiektem zimnym, nie będzie obiektem chłodnym. To już są dwie takie przyczyny. Pierwsza z przyczyn to to, że stara betoniarnia doczeka się w tym roku już ogrzewania, już nie będzie straszyła najemców ani osób zwiedzających, kupujących swoim chłodem. A druga przyczyna to jest ciepło samych mieszkańców, którym już pragnę podziękować za to, że coraz liczniej odwiedzają to miejsce, że to miejsce tętni życiem, że dzieje się tam bardzo dużo dobrego. Za to wszystkim mieszkańcom już dziękuję. I pragnę ze swojej strony obiecać, że na pewno wspólnie przyczynimy się do uświetnienia tego miejsca. Bardzo dziękuję. Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Piotr Środowski. Mam 36 lat. Jestem absolwentem Wydziału Organizacji Zarządzania Politechniki Łódzkiej, jak również ukończyłem studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W Kolegium Zarządzania i Finansów. Od 15 lat zarządzam różnymi przedsiębiorstwami. Ostatnie 4 lata zarządzam spółkami komunalnymi. To są spółki różnej wielkości, od małych poprzez takie, które zatrudniają nawet ponad 100 osób. Mam dość spore doświadczenie w branży inwestycyjnej. Przeprowadzałem wiele projektów z branży budowlanej. Obecnie zostałem wybrany w konkursie na prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie i swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie prowadzenia przedsiębiorstw mam zamiar wykorzystać w celu poprawy funkcjonowania tego przedsiębiorstwa, żeby to przedsiębiorstwo realizowało swoje cele statutowe, żeby realizowało inwestycje, które przed tym przedsiębiorstwem stoją w najbliższym czasie. Także mam nadzieję, że wspólnie z pracownikami uda nam się bardzo wiele zrobić dla spółki i oczywiście dla mieszkańców, bo dla nich właśnie działamy, dla nich dostarczamy wodę. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, konferencja ta ma na celu głównie przedstawić nowych prezesów, ale jeżeli macie Państwo jakieś pytania w tym momencie, to bardzo proszę, mam nadzieję, że Panowie odpowiedzą na Wasze zapytania, z którymi dzisiaj przyszliście. Właśnie, proszę Państwa, nie to, że oczywiście usprawiedliwiam Panów prezesów, ale taka jest prawda, że w tym momencie Panowie prezesi, no, niektórzy już są troszkę dłużej w spółce, niektórzy już się zapoznali z ogromem obowiązków, zadań, niektórzy dopiero się zapoznają, ale muszę Państwu powiedzieć, że z Panami prezesami jestem w stałym kontakcie, słyszę naprawdę o takiej dosyć słyszę, że naprawdę jest dużo
dużo pracy przed prezesami, zarówno pod względem infrastruktury, jak i chociażby tutaj pracy nad zagospodarowaniem starej betoniarni. Pomysły już są, jeżeli Państwo macie taką chęć, to konferencję na temat planów prezesów i wizji swojej na spółkę, taką konferencję prasową również zorganizujemy w niedalekiej przyszłości, żebyście Państwo mogli zapoznać się, również mieszkańcy, zapoznać się z wizją nowych prezesów, co chcą zrobić w pierwszej kolejności, jak widzą problem spółek w naszym mieście na ten moment.